kondycja państw na początku pandemii pod względem długu w relacji do PKB była gorsza niż przed rokiem 2008-2009. To pokazuje, że my niczego się nie nauczyliśmy, my to pogorszyliśmy. Więc jak świat będzie wyglądał? Świat będzie bardziej zadłużony, świat będzie bardziej napompowany pieniądzem i jak słyszę i analizuję, czytam różnego rodzaju analizy, które pokazują, czy próbują prezentować nas jako tych, którzy z pandemii wyjdą z zdrowsi, w sensie logiki, intelektu, bardziej odpowiedzialni, bardziej zdrowi pod względem takim, takiego przemyślenia nad tym, jak będziemy zarządzać gospodarką. To przypomina się rok 2008-2009, kiedy tam mówiliśmy w ten sam sposób. Bajka z mchu i paproci. Znaczy bajki z mchu i paproci, ja uważam, że nic tak naprawdę się nie zmieni, będzie jeszcze gorzej. Ja przypominam każdą sytuację, bo każda sytuacja stresowa w gospodarce, w społeczeństwie przez pierwsze 2-3 tygodnie, miesiąc robi takie wrażenie wspólnoty, robi wrażenie działania w jednym kierunku, wrażenie. A potem rozpoczynają się ujawniać te gorsze strony i raczej spodziewam się pogorszenia. Znaczy jak ktoś mówi o tym, że z kapitalizmu będziemy się wycofywać, nie, kapitalizm będzie jeszcze bardziej drapieżny niż jest, zresztą to pokazuje zachowanie Stanów Zjednoczonych, które piracko szantażują wszystkich, żeby ściągnąć do siebie sprzęt i to samo robią Chiny, które dzisiaj wykorzystują tą sytuację w celu zwiększenia swojej pozycji, oddziaływania na gospodarkę światową, instytucje światowe. To wszystko jest jedną wielką okazją do jeszcze większego, bardziej agresywnego wejścia w gospodarkę, w społeczeństwo, zawłaszczanie. De facto to jest wojna i ta wojna nie w takim wymiarze tradycyjnym, taka hybrydowa, prawdziwa. Jak Rosjanie próbowali hybrydówkę robić, to w ogóle to jest, coś, jakbyśmy sobie zażartowali, to pikuś przy tym, co się teraz będzie działo, bo skala tych manipulacji, skala przejęć, skala reorganizacji w sposób, przepraszam, że użyję tego słowa, ale też bandycki. To się będzie odbywało. Znaczy, my będziemy mieli jeszcze większe zbrutalizowanie, jeszcze więcej toksycznych narzędzi się pojawi, jeszcze więcej oszukanych ludzi się ujawni, jeszcze więcej spatologizowanych obszarów. To nie będzie poprawy. Tu będzie próba udawania tego zjawiska. Nie będzie lepszych polityków. Będą bardziej jeszcze populistyczni, bardziej obiecujący, bardziej nieodpowiedzialni. Każde następne takie zjawisko będzie budowało tylko coraz większe helikoptery z coraz większymi workami do rozrzucenia pieniądza, bo ludzie już przestali w ogóle. Znaczy, to co najbardziej mnie zastanawia, to, że ja już, że jest mi bardzo ciężko jako ekonomiście przekładać jakiekolwiek teorie ekonomiczne do tego, co się dzieje. Znaczy, to traciło całkowite oderwanie od jakichś takich standardów myślenia, do których się przyzwyczailiśmy, że tutaj zaczyna to wszystko funkcjonować na zasadzie takiego pulsowania i wybuchów, które jakby reorganizują, dezorganizują wszystko i z jednej strony coś, co by przerażało, przestaje przerażać. My zaczynamy tak jakbyśmy przyzwyczajali się, oglądając z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień coraz bardziej brutalniejszy horror, zaczynamy się przyzwyczajać do tego stanu i uznawać, że to wszystko, co było wcześniej, w ogóle było śmieszne, nieistotne. Czyli te miliardy, które jeszcze kilka lat temu miały powodować zabicie gospodarki, sparaliżowanie, gdzie stwierdzamy, że a tak naprawdę to się nic nie stało, że można więcej. I za rok dowiemy się, że to, co dzisiaj by było niewyobrażalne i to w naszym wykonaniu miałoby teoretycznie paraliżować i doprowadzać do inflacji, doprowadzać do jakichś zjawisk patologicznych w gospodarce, przestanie mieć w ogóle jakiekolwiek znaczenie. Wszystko jest kwestią umowną, wszystko jest kwestią zdefiniowania i uznania akceptacji.